Kościół, bo o tym rozmawiamy dzisiaj cały dzień. I myślę, że przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że Kościół to jest coś, co jest bardzo ważne dla Boga. I czasami my nie doceniamy tego, jak ważne jest to dla Boga. Myślimy sobie i o Kościele jako takiej organizacji, często myślimy o idę do Kościoła, jako traktujemy to jako miejsce, do którego chodzimy, a zapominamy, że to nie jest miejsce, do którego chodzimy, a to jest ciało, którego częścią jesteśmy. I tak naprawdę Kościół jest bardzo ważny dla Boga, bo tak jak mówi dzieje, ja będę dużo wersetów podawał, więc jeżeli chcecie, to sobie notujcie, nie będą się wyświetlać na ekranie, bo jak będziecie notować, to przynajmniej nie przyśniecie, bo coś będziecie robić. Ale w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, werset 28, jest powiedziane, że Kościół został nabyty cenną krwią Chrystusa. On zapłacił za Kościół swoim własnym życiem. Więc to mi mówi o tym, że to chyba jest ważna rzecz dla Niego. Mało tego, Efezjan 5, 25-29 jest powiedziane, że Jezus miłuje Kościół i karmi go i pielęgnuje. Efezjan 5, 27 mówi, że przygotowuje sobie Jezus Kościół, aby go uczynić pełnym chwały, będzie jego oblubienicą. Ja już sobie wyobrażam pastora Mariusza w białej sukni, który będzie szedł jako oblubienica, żeby na weselu baranka. Ale Kościół jest oblubienicą Chrystusa, którą On poślubi. Ty jesteś niesamowity. Mateusza 16, 18 mówi, że główną troską Chrystusa dzisiaj jest budowanie Kościoła. On buduje swój Kościół. Wiecie, i to jest ciekawe, bo my często myślimy w takich kategoriach, że ja muszę coś budować dla Boga, ja muszę coś robić dla Niego. To ja buduję Jego Kościół. Nie. Jezus powiedział, ja zbuduję swój Kościół. On nie powiedział, że ja zbuduję dla ciebie Kościół. Czasami niestety tak jest, że dzisiaj w wielu miejscach pastorzy traktują Kościół jako takie swoje własne królestwo. I to jest, to jest mój Kościół. Nie, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. A pastorzy są tak naprawdę sługami i usługują w tym Kościele dla budowania tego Kościoła. Przynajmniej tak mam nadzieję, że tak jest w naszym życiu i w naszym Kościele w Warszawie, że pastor jest sługą wszystkich. Nie? Tak naprawdę Efezjan 4,12 mówi jeszcze, że Chrystus daje swoje dary do tego, żeby budować Kościół. On nie daje tych darów organizacjom, ale daje te dary Kościołowi, bo on chce, żeby ten Kościół wzrastał, był budowany, bo on się troszczy o niego i to jest coś bardzo ważnego i musimy o tym pamiętać, że Kościół jest czymś szczególnym dzisiaj. I czy my tak traktujemy Kościół? Jako coś wyjątkowego, coś szczególnego. Czy mamy taką postawę, jak czytamy w Biblii, że raduję się, że idę do domu Pańskiego, żeby spotkać się tam z Bogiem, ale też z resztą tego ciała, którego jestem częścią. I wiecie, i tak jak już wcześniej było powiedziane, pastor Tero to pięknie powiedział, mamy Kościół ten powszechny, czyli wszyscy wierzący na całym świecie, niezależnie od koloru skóry, wykształcenia, tak dalej, wszyscy wierzący na świecie, to jest to ciało Chrystusa, ten Kościół powszechny. Wszyscy narodzeni z Ducha, wszyscy nowonarodzeni ludzie są częścią tego Kościoła. Ale też mamy Kościół lokalny. Kościoły lokalne, które są takim duchowym organizmem, który składa się z wierzących, żyjących w konkretnym geograficznym położeniu. Nie? Jesteśmy tutaj, gościmy w tym wspaniałym, w tej klimatyzowanej sali tutaj, nie, w pięknej sali tego kościoła tutaj lokalnego w Krakowie. Misja łaski. Ja dziękuję Bogu za to, że jest ten kościół. Naprawdę to jest cud, że jest ten kościół tutaj. I żeby przyjechali kiedyś misjonarze wiele lat temu, którzy złożyli swoje życie, tak jak to pastor Mariusz powiedział wcześniej, złożyli swoje życie, żeby mówić o tym żywym Bogu. I to, że jestem dzisiaj tutaj, to dlatego, że ktoś na ulicy, na rynku w Krakowie właśnie, tu, ktoś podszedł do mnie i powiedział mi o tym. I przyszedłem do kościoła, zobaczyłem. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że to jest kościół. Ja miałem takie podejście, myślałem, to jakiś Amerykanin. Wtedy pracowałem w hucie, jeszcze wtedy to była Lenina, teraz to już jest Sędzimira. Bo jestem z Krakowa, jakbyście nie wiedzieli. I pracowałem w tej hucie i tak myślałem, Amerykanie, to może jakąś pracę będę mógł dostać i wtedy będę, lepiej mi się żyło. I takie było moje podejście, tak szedłem.
Dostałem, ale co z tego, jak muszę, jak nie zarabiam. Jeszcze dopłacam do niej. Nie, słuchajcie, ale to, co mnie tak naprawdę dotknęło, gdy przyszedłem tam na rynek, to było na rynku w Krakowie, tutaj. Wszedłem tam do środka, popatrzyłem to za później, bo najpierw wie. Wchodzę i po prostu nie mogłem uwierzyć oczom, co to za ludzie. Myślę, co to za kosmici po prostu. Taka niesamowita, taka miłość wylewała się z tych ludzi. Ja po prostu patrzyłem na to i mówię, nie wierzę, co oni brali w ogóle. Może się podzielą, ja też będę. Okazało się, że to był Duch Święty. I miłość, którą pastor Mariusz mówił o tych celach i działania Kościoła, to było to. I widać było to w tych ludziach. No i Bóg dał mi wspaniałą żonę tutaj. I jesteśmy razem. I wytrzymuje ze mną już tyle lat, że dostanie 25. Też to tylko dzięki Duchowi Świętemu, bo to tylko z łaski Bożej. Nie? Ale Kościół, i wiecie, ja dlatego o tym mówię, bo zrozumienie, czym jest Kościół lokalny, jest bardzo istotne. Bo ja wierzę w to głęboko, jestem o tym przekonany, że każdy człowiek wierzący powinien mieć takie miejsce, o którym powie, to jest mój Kościół. Że to jest miejsce, do którego ja należę, którego jestem częścią. Nie, bo dlaczego o tym mówię? Dlaczego tak jest? Bo Bóg mówi do kościoła lokalnego, do konkretnego kościoła. Gdy czytamy Biblię, to widzimy na przykład listy, które tam znajdujemy w Nowym Testamencie i tam Bóg przemawia do konkretnych kościołów. I rozprawia się tam w tych kościołach z konkretnymi rzeczami, które miały miejsce. Często z problemami, które ludzie mieli. Czy w swoim życiu, czy między sobą. I Bóg mówi do tego kościoła lokalnego i mówi te rzeczy. Ja tak sobie, tak mówiąc już tak żartobliwie, ja czasami myślę, że Bóg to ma naprawdę poważny problem, żeby nas namierzyć, żeby nas uzdrowić swoim słowem, który chce przekazać do... I wysyła swoje słowo przez pastora. Tak jak czytamy w listach, w objawieniu, są listy do zborów i Bóg kieruje to słowo przez pastorów do tych konkretnych, lokalnych kościołów, żeby uzdrawiać, rozprawiać się z rzeczami, które były w tych kościołach. Ale dzisiaj mam taką tendencję, że ludzie nie traktują takiego kościoła lokalnego w taki sposób, że to jest moje miejsce, to jest moje ciało. To jest... Ja jestem palcem na przykład tego ciała i gdy mnie nie ma, to reszta tej ręki odczuwa ten brak, nie? Bo mnie nie ma. I wiecie, to jest niesamowite, bo Bóg często wysyła to słowo do nas, żeby rozprawiać się z pewnymi rzeczami, ale my w tym czasie, a ja słyszałem, że tam gdzieś jest jakiś chór przyjechał. O, to ja fajny, pojadę tam, przyjechał jakiś kaznodzieja, a tu przyjechał jakiś uzdrowiciel, a tu i chodzą. Wiecie, kiedyś, ja chodzę na takie spotkania pastorów w Warszawie i kiedyś tak sprawdziliśmy, ile by czasu zajęło komuś w Warszawie, żeby co tydzień w niedzielę pójść do innego kościoła. I ile czasu by mu zajęło, żeby zrobić takie kółko, żeby wszystkie kościoły zaliczyć? Strzelcie jakieś. Półtora roku. Po półtora roku prawie dopiero wróciłby do tego samego miejsca, z którego zaczął. I dzisiaj żyjemy w takim świecie, że ludzie po prostu, to Stasiu mówi takie, że dzisiaj kościoły są pełne apaczów. Wiecie, co to znaczy, że apaczów są pełne? Bo ludzie przychodzą i apacze i tak sobie wybieram, co mi pasuje, nie? Nie? I ludzie nie traktują kościoła jako miejsca, w którym Bóg mnie postawił, żebym ja mógł usługiwać w tym kościele i żeby mnie zmieniać w tym kościele. I żeby inni byli też zmieniani przez to, co Bóg robi w moim życiu. Bo On daje dary do budowania swojego kościoła. I On daje dary Tobie po to, żebyś w tym kościele usługiwał. I tak naprawdę każdy z wierzących ma jakieś dary. Nie myśl sobie, że ja jestem takim mało znaczącym, takim zwykłym wierzącym, ja nie mam żadnych. Masz! Każdy ma przynajmniej jeden dar. Po to, żeby usługiwać w ciele. I Bóg, ponieważ On buduje swój kościół, to jest Jego ciało, to On daje te dary każdemu i wie, jakie są potrzeby w danym kościele i dlatego takie dary daje dla danego kościoła. I to jest niesamowite, bo Kościół jest czymś naprawdę szczególnym i Kościół, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy na początku, Jezus buduje swój Kościół, to jest Jego Kościół, nie? To On jest głową tego Kościoła. Bóg jest głową Kościoła. I uwaga, Kościół nie potrzebuje dwóch głów. Żaden pastor, żaden lider,
żadna inna osoba nie jest głową Kościoła. Głową Kościoła jest tylko i wyłącznie Chrystus. Niektórzy oczywiście chcieliby, żeby być traktowani jako taka głowa Kościoła. Nie, nie, to skoro Jezus jest głową, to jak wyglądałby organizm z dwiema głowami? Nie, jest jedna głowa. I pastor w Kościele ma rolę taką pomagającą wierzącym w tym, żeby mogli wzrastać w Bogu. On nie zastępuje im Boga. I to jest ważne, bo wiecie, gdy trzymamy się ludzi, niestety, każdy, nawet największy przywódca, jest tylko człowiekiem i może upaść. I gdy będziemy trzymać się ludzi, będziemy wpatrywać się w ludzi, a nie w Boga, to wtedy, gdy ten człowiek upadnie, to moja wiara będzie zachwiana, bo wpatrywałem się w Niego. Ale gdy Bóg jest tym, którego ja wpatruję się, który jest dla mnie głową, za którą ja która kieruje wszystkim, to jest zupełnie inaczej. Nie? I gdy myślę o Kościele, to wierzę w to głęboko, że skoro Chrystus jest głową Kościoła, On umieścił każde członki w Kościele tak, jak chciał. I każdy ma swoje miejsce w Kościele i konkretne funkcje w Kościele. I tak naprawdę, jeżeli jedna komórka w moim ciele nie będzie akceptować komórki, która jest obok niej, to pojawia się problem. Te komórki razem funkcjonują do tego, żeby to ciało było zdrowe. I tak samo jest właśnie w Kościele. Ja nawet jak popatrzymy na aniołów, to aniołowie mają konkretne zadanie i konkretne miejsce w hierarchii aniołów. Nie? I co się stało, gdy jeden z aniołów zapragnął innego miejsca, niż Bóg dla niego wyznaczył? Nie? Możemy poczytać o szatanie, który spadł. I była duży problem. Ale Chrystus jest głową i Kościół jest Jego ciałem. Wiecie, i to prowadzi nas do tego, o czym ja też muszę, mam się podzielić. Janusz mi zawsze mówi, nic nie muszę, mogę. Nawet zresztą Darek ma koszulkę dzisiaj, że nic nie muszę, ewentualnie mogę. I dlatego chciałbym z wami dzisiaj podzielić się na przykład na krótko, możemy na dyskusji więcej na temat rozmawiać, na temat takich sposobów zarządzania w kościołach. Bo nie ulega wątpliwości, że już we wczesnym Kościele, gdy Kościół powstał, to kościoły musiały zacząć być jakoś prowadzone, jakoś funkcjonować. I nawet już na samym początku czytamy na przykład w Dziejach 2:41, że na przykład było pozyskanych danego dnia około 3000 dusz. No i co z takimi ludźmi robić? Nie? Bo to, tak jak słyszeliśmy, celem Kościoła, zadaniem Kościoła też jest też nie tylko głosić Ewangelię, ale też czynić uczniami, też sprawić, żeby ludzie mogli wzrastać w Bogu. Dlatego powstała taka potrzeba, aby ktoś tymi ludźmi się zajął, ktoś ich prowadził. I przy takiej dużej liczbie nastała potrzeba powołania pomocników apostołów, bo apostołowie nie byli w stanie wszystkiego ogarnąć. I powołano w Dziejach Apostolskich 6:1-7 pomocników. Nie? Potem trzeba było zorganizować pomoc dla ubogich, dla potrzebujących. To wszystko Kościół zaczynał działać. I tak naprawdę, gdy czytamy w Biblii, to widzimy, że zarządzanie zborem spoczywało w rękach starszych. I na przykład Paweł, gdy podróżował, to on wyznaczał starszych i liderów w danym Kościele, żeby zarządzali tym Kościołem. I dzisiaj mamy wiele różnych poglądów na temat, jak Kościół powinien wyglądać, jak powinien być zarządzany. Są tacy ludzie, którzy mówią, że tylko kościoły domowe. Nie? Taka organizacja zminimalizowana, że nie ma tak naprawdę żadnej struktury. To jest taki, często to są takie kościoły domowe, gdzie ludzie się spotykają tylko w domach i gdzie rzekomo nie ma żadnego lidera, bo wszyscy są równi. Nie wierzcie w to. Zawsze jest ktoś, jest ten lider. Chociażby po to, żeby organizować spotkania, żeby jakby gdzieś tam coś poukładać, żeby to wszystko miało jakiś porządek. Zawsze jest jakiś lider. Ale wiecie, co zauważyłem w tych kościołach domowych często? To się z upływem czasu to się tworzy taka elitarna grupa, gdzie spotkamy się w domu, jest wszystko super, ale już ludzi z ulicy to tak niechętnie zapraszamy, bo już do domu to tak nie wypada, to już nie tak. Wiecie, i to robią się takie grupy, które są takie bardziej zamknięte na te rzeczy, o których pastor Mariusz wcześniej mówił. Nie wiem, może wy macie inne doświadczenia, mówię ze swoich doświadczeń, z tego jak obserwuję i widzę, co się dzieje. Ale ja myślę, że Kościół powinien być miejscem, w którym każdy może przyjść
I każdy może być dotknięty przez to, co tam zobaczył. Tak jak ja wszedłem z ulicy, nikogo tam praktycznie nie znałem. Nie no, znałem jedną osobę. Bo razem z kolegą, z którym byliśmy zaproszeni na nabożeństwo, usiedliśmy na ławce przed wejściem tam na rynek i tak patrzyliśmy. Zobaczymy, kto tam wchodzi, zobaczymy, jacy ludzie tam wchodzą. I patrzyliśmy na tą bramę, jak tam ludzie wchodzili tam i z powrotem. I w pewnym momencie zobaczyliśmy jedną osobę. Kaśkę. Kojarzycie, niektórzy jeszcze kojarzą Kaśkę. I jak ja zobaczyłem ją i kolega, o nie, ja tam nie idę. Wiecie dlaczego? Bo Kaśka była takim rozrabiaką, takim zabijaką na osiedlu, ona mieszkała na tym samym osiedlu, w bloku obok. Po prostu często się lała z chłopakami i w ogóle, i to taki typ człowieka. I ja popatrzyłem, nie, ja tam nie idę. To nie dla mnie miejsce. Nie? Ale w końcu postanowiliśmy, i ten kolega mówi, dobra, pójdziemy, zobaczymy, może ona poszła gdzie indziej, może nie tam. Wchodzimy do środka, jest. Zdziwienie na jej twarzy było ogromne, gdy nas zobaczyła, chłopaków z osiedla. Ale wiecie, tam jest miejsce dla każdego. To nie jest elitarna grupa. Oczywiście są też tacy zwolennicy i są takie kościoły, takie narodowościowe, gdzie kościół podlega w pewnej mierze głowie państwa. I tak naprawdę w ramach takiej organizacji państwo posiada pewne zaangażowanie i pewne sprawy reguluje pewne sprawy z życia tego kościoła. To często kościół taki anglikański na przykład w Anglii, prawda? Natomiast wiecie, dla mnie to jest jakby w moim skromnym zdaniu, to nie jest odpowiedni model, bo Pismo Święte przemawia za tym, żeby oddzielić państwo od Kościoła. Że tak naprawdę Biblia oczywiście mówi o odpowiedzialności wierzących przed sprawującymi władzę. Nie? Tytusa 3:1, Rzymian 13 od 1 do 7. 1 Piotra 2, od 13 do 17, ale jednocześnie Biblia podaje przykład takiego cywilnego nieposłuszeństwa, gdy państwo narzuca pewne rzeczy, które stoją w konflikcie z tym, co naucza Biblia. Biblia mówi, że dzieje 5:29, gdy Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I możecie też przeczytać o tym w Daniela 3 i 6. Więc jak czytamy Nowy Testament, to raczej widzimy, że to państwo nie powinno być zaangażowane w funkcjonowanie Kościoła i narzucać Kościołowi pewnych struktur. Oczywiście są też grupy takie, w których jest tak zwana struktura hierarchiczna, gdzie w tym systemie władza sprawowana jest przez duchownych, którzy podlegają duchownym wyższego szczebla, potem jeszcze wyższego i najwyższego, a w końcu kończy się na jednej osobie, która jest szefem wszystkich, szef wszystkich szefów. I to przykładem tego na przykład może być Kościół katolicki, prawda? Gdzie jest absolutna władza, gdzie jak papież coś powie, no to już wszyscy jadą tak. Nie. No i oczywiście oni tę sukcesję apostolską opierają na tym, że Piotr stanowi fundament Kościoła. Oczywiście Piotr stanowił pewną taką wybitną rolę, można powiedzieć, ale nie główną. Nawet Paweł go pouczał i karcił go. Nie? Ale tak naprawdę w Biblii nie widzimy czegoś takiego, że Piotr jest tym, który był pierwszym papieżem i potem sukcesja jest kolejna, wszystkich po kolei i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, nie możemy tego znaleźć tak bezpośrednio w Biblii. To jest dopisywane, to jest motywowane, żeby tylko wytłumaczyć to, dlaczego tak to funkcjonuje. Ale taki bliżej nas, takie środowiskom ewangelicznym, to są takie struktury kongregacjonalne na przykład. To poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to są na przykład często kościoły baptystyczne, gdzie zgromadzenie, członkowie kościoła decydują o wielu rzeczach, a tak naprawdę o wszystkim praktycznie. Nawet nie wiem, czy wiecie, są takie żarty, ile trzeba baptystów, żeby wymienić żarówkę. To wszystko zależy od tego, jak przegłosuje zgromadzenie. Tam głosuje się na wiele rzeczy. I lider jest tym, który ma jeden z głosów. Ja nie byłem nigdy w takim kościele, więc może pastor Tomek, który przewinął się, to może coś więcej na ten temat powiedzieć, ale ja jestem przekonany, że w Biblii nie panuje nie w Biblii, tylko w kościele powinna panować nie demokracja, ale teokracja. Że Bóg rządzi. A nie wszyscy ludzie. Nawet jeden z klasyków, który ostatnio znowu dostał się do Sejmu, powiedział takie słowa. Demokracja to jest taki ustrój, w którym dwóch żuli spod budki z piwem
ma więcej do powiedzenia i decyduje więcej niż jakiś profesor z uniwersytetu. Bo mają więcej i mogą przegłosować. I mogą zdecydować wszystko, co chcą. Nie? I problem jest taki, że w takim modelu bardzo często może być gaszone działanie Ducha Świętego przez takich cielesnych wierzących, którzy nie chcą, żeby robić pewne rzeczy, do których Duch Święty prowadzi ten Kościół, bo im jest wygodnie, bo są cieleśni i będą głosować przeciw i Kościół będzie stał w miejscu. I nawet pastor może zostać jakby pozbawiony swojej funkcji, dlatego że na przykład, nie wiem, głosi pełną radę Bożą i ludziom się to nie podoba, bo to rzuca im wyzwanie. No to przegłosujmy i pozbędziemy się go i weźmiemy takiego, który będzie głosił, co ucho łechce. Więc taka organizacja, myślę, że jest taka... ma wiele plusów, ale też ma wiele minusów. O, może w ten sposób powiedzmy. No to kolejna jest taka federalna sposób zarządzania kościołem, gdzie członkowie tego kościoła oddają swoją władzę całkowicie komuś, kto nad nim stoi i kto rządzi w tym wszystkim. I tak naprawdę to jest taka sytuacja, gdzie pastor jest samotnym sterem, żeglarzem i okrętem i odpowiada tylko przed Bogiem i historią. I to też nie jest zdrowe rozwiązanie, bo taką strukturę jest bardzo ciężko rozliczyć. I bardzo często pastor w takich sytuacjach może zejść na złą drogę i nikt nie może nic z tym zrobić. Bo on po prostu, jak coś będzie nie tak, to się pozbędę tych, którzy mi przeszkadzają i dalej będę robił swoje. Dlatego myślę, że najzdrowszą taką strukturą zarządzania w Kościele to jest coś, co też my tutaj staramy się w naszym Kościele mieć. To jest taka pomieszanie tej struktury kongregacjonalno-federalnej. To jest tak naprawdę, myślę, że zbyt wiele takiej jednowładztwa pastora, lidera, to może powstać do takiego właśnie silnego ośrodka władzy, którego nikt nie jest w stanie rozliczyć. I nawet takiego legalizmu, do czegoś, co po prostu wszystko rozlicza się ze wszystkimi. Jak coś mi się nie podoba, to zamiatam i do widzenia. Ale i to może prowadzić do ogromnego zniszczenia. I tak samo z drugiej strony zbyt wiele kongregacjonalizmu to zamyka Kościół na te korzyści wynikające z daru przywództwa, bo niedojrzali wierzący mają tyle samo do powiedzenia, co właśnie tacy dojrzali, którzy idą za Bogiem. Nie? Ale pastor Schaller kiedyś powiedział, że nasz Kościół działa na zasadzie podania ręki. Nie? Że to jest coś takiego, że jeżeli chcesz być częścią Greater Grace, naszego kościoła, to po prostu podajemy sobie rękę, zgadzasz się z tymi rzeczami, które tu funkcjonują, z tym nauczaniem, które jest w tym kościele i idziemy razem. I Kościół jest prowadzony przez pastora, ale on też ma starszych. Wiecie, u nas w Kościele jest, w Kościele Misja Łaski tutaj w Polsce, jest taka struktura, że każdy kościół lokalny ma pastora i też jest rada starszych. I to jest na tej zasadzie, że podejmujemy wspólnie decyzje. To też nie jest tak, że pastor jest jedynym, który wszystko o wszystkim decyduje, bo to nie jest zdrowe i to nie jest dobre też dla pastora. W Warszawie mamy 4 starszych i ja jestem jednym z nich. Ja mam jeden głos w Radzie tej starszych, ale jest taka zasada, mamy, że generalnie nawet jeżeli byśmy o czymś decydowali i byłoby rozkład głosów pół na pół, to teoretycznie głos pastora jest głosem przeważającym. Ale ja powiedziałem, ja nigdy bym nie chciał podejmować w ten sposób decyzji. Ja bym wolał odłożyć tą decyzję, żebyśmy mogli się modlić i szukać jedności, i szukać Bożego rozwiązania, niż szukać takich właśnie tego typu rozwiązań, niemalże siłowych. Nie? I wydaje mi się, że to jest zdrowe, bo to też chroni Kościół i chroni mnie przed tym, żebym robił rzeczy, które mogą się, tak powiem, skończyć źle. Ale też jako Kościół w Polsce mamy Radę Kościoła. Rada Kościoła składa się z każdego pastora lokalnego plus jednego ze starszych. Może być więcej, ale co najmniej jeden starszy. I ta Rada Kościoła jest tym, co ma... jakby decyduje o pewnych rzeczach, typu powołanie kościołów, zamykanie kościołów, powoływanie pastorów, odwołanie pastorów. Bo teraz taka sytuacja, jeżeli w jakimś kościele na przykład pastor, załóżmy ja, zacznę, nie wiem, głosić herezję i zacznę robić rzeczy, które są niezgodne z Biblią, to nie kościół występuje i mnie usuwa, ale rada starszych.
nie Rada Starsza, tylko Rada Kościoła. Dlaczego tak jest? Żeby nie było tak, jak mówiliśmy przy tej organizacji kongregacjonalnej, gdzie może pastor głosić rzeczy pełną Radę Bożą, ale Kościół jest cielesny i nie chce się poddać temu i go usuwa. Nie. Albo ktoś ma jakiś tam konflikt z pastorem i zakłada jakąś konspirację, żeby usunąć pastora. Nie. To Rada Kościoła gromadzi się, modli się, szuka rozwiązania, rozmawia i wtedy Rada Kościoła występuje i przynosi. I to jest bezpieczeństwo dla pastorów i też dla Kościoła. Bo jeżeli pastor zacznie coś robić nie tak, to Kościół ma miejsce, do którego może się zwrócić i powiedzieć, słuchajcie, taka i taka rzecz, może trzeba by się tym zająć. I to Rada Kościoła wtedy występuje. I to jest dla naszego bezpieczeństwa. I myślę, że to jest ważne, żebyście też wy wiedzieli jako Kościół, że jest coś takiego, jest taka struktura, jest taka organizacja, dlatego jeżeli jesteś z Kościoła z Warszawy, to wiedz, że zawsze możesz przyjść do któregoś z innych pastorów i powiedzieć, a ten Maciek Knechciak to jest taki, trzeba go odwołać. Nie? Mamy lepszego kandydata. Jego żona byłaby lepsza, na lepszym pastorem. Domyślam się, że powiedziała, no pewnie. Nie. Ale tak jest, bo to jest, bo chodzi też, żeby było bezpieczeństwo w tym wszystkim. Okej, ale przechodząc do kolejnego tematu. Czasami ludzie zadają mi pytanie, mówią, ale dlaczego w waszym kościele nie ma takiego formalnego członkostwa? Dlaczego nie jest tak, że macie jakiś list członków, w których ludzie muszą podpisywać deklaracje członkowskie, muszą się zobowiązywać do pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no, myślę, że troszeczkę częściowo już na to odpowiedziałem, mówiąc o tym, czym jest Kościół. I tak jak Rzymian 12:5 mówi, że my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, ja myślę, że tak jak tutaj, tak i w innych fragmentach Biblii, nie znajduję takiego fragmentu, który mówił mi o tym, że Kościół musi być taki już tak sformalizowanie połączony w tym sensie, że każdy musi się podpisać na jakąś listę, musi jakieś deklaracje składać, musi... Kiedyś widziałem taką deklarację członkowską w jednym z kościołów, gdzie tam było nawet tak precyzyjnie wszystko rozpisane, że nawet było powiedziane, ile pieniędzy będziesz co miesiąc przeznaczał na kościół. Nie. A ja wierzę, to nie mogą być członkami może, kto wie, nie, ale ja wierzę to, że my jako ludzie wierzący, to jedynym miejscem, w którym powinniśmy być zapisani, to jest Księga Żywota Baranka, a nie listy członkowskie. I tak naprawdę ja myślę, że taki przykład. W jednym z kościołów, pamiętam rok temu, na synodzie tego kościoła, była dyskusja na temat takiego członkostwa formalnego, bo w tym kościele było członkostwo. No i rok temu zdecydowali, że rezygnują z takiego formalnego członkostwa, takiej deklaracji pisemnej i tak dalej, że wystarczy ustne. Czyli, że przychodzisz do starszych i mówisz, chcę być częścią tego kościoła, że to już jest wystarczające. To jest tak, jak u nas też jest. A wiecie, jaki był powód tego? RODO. Ponieważ RODO nakłada wiele obowiązków, wiele takich, to może zrezygnujmy z tego po to, żeby było nam łatwiej. Wiecie, no, lepiej, jak już Biblia nie przekonuje, to RODO przekona, nie? Ale wiecie, i wiele osób oczywiście przykłada, mówi, że popierając kwestię członkostwa, mówi, ale przecież w Starym Testamencie widzimy spisy różnego rodzaju, spisy Izraela, ale to dotyczyło narodu, ale nie Kościoła. Niektórzy mówią, ale rodowody są w Biblii, rodowody Jezusa zostały dane po to, żeby udowodnić Jego to, że z jakiej linii pochodzi, że pochodzi z tej właściwej linii genealogicznej. A nawet Paweł w 1 Tymoteusza 1:4 mówi, żeby się nie zajmować rodowodami, że po prostu to odpuśćcie sobie takie rzeczy. Nie? Nie wiem, może ja nie znalazłem tego, ale nie znalazłem takiego fragmentu w Biblii, w których Bóg dał nakaz, aby spisywać Kościół, który jest nabyty Jego świętą krwią, którego On jest głową. I tak naprawdę, wiecie, w wielu kościołach dochodzi do tego, żeby zostać członkiem, to Rada Starszych musi przeprowadzić jakieś tam rozmowy, jakieś egzaminy, jakieś rzeczy, żeby sprawdzić, czy ty możesz już być członkiem tego ciała. No ale jak mówiliśmy, no to, wiecie... Czy jesteś godny być członkiem tego Kościoła? Kościół jest organizmem i Bóg daje w tym Kościele wszystkie potrzebne na dany czas członki. I On może, i On wie, kto jest potrzebny i kogo powinien dać do tego.
A często w takich kościołach, gdzie jest członkostwo, dzieli się ludzi na różne grupy i mówi się, a ty jesteś członkiem, a ty jesteś tylko sympatykiem, a ty jesteś jeszcze jakimś tam z apaczem czy jakimkolwiek, nie? Ale gdzie w Biblii jest podział na takie grupy? Jestem wierzący, albo nie. Nie? I wiecie, kiedyś ktoś mi powiedział takie stwierdzenie, taka osoba, która była u nas w kościele i odwiedzała jakiś kościół gdzieś w Polsce, gdzie była chyba na wakacjach. No i ten pastor podszedł do niej, jak zobaczył ją, tam zaczęli rozmawiać i pytał się, a z jakiego kościoła jesteś? I ona powiedziała, a jestem, chodzę do Misji Łaski. Nie? A on mówi, a jesteś tam członkiem? Ona powiedziała, nie, bo tam nie ma takiego formalnego członkostwa. On popatrzył na nią i powiedział, no to jak nie ma członkostwa, to jak można wykluczyć? Więc wiecie, taki argument, który po prostu mi pokazał, że bardzo często jest to wykorzystywane do tego, żeby kontrolować ludzi. Niestety. Ale Kościół nie jest, tak jak powiedziałem na początku, głową Kościoła nie jest żadna rada starszych, nie jest pastor, i Chrystus jest głową Kościoła. I wiecie, to może dochodzić do wielu różnych takich rzeczy, które nie znajdują swoich argumentów w Biblii. No ale okej, no ale idźmy jeszcze jeden temat poruszmy. Kwestie nauczania przez kobiety. Wiecie, dlaczego ty mówię? Bo teraz to jest głośny temat się zrobił. W jednym z kościołów bardzo dużych tutaj w Polsce, chyba z miesiąc temu, zmieniono prawo kościelne po to, żeby kobiety mogły być pastorami. Na marginesie, jedna z tych pastorowych w tym kościele na Facebooku napisała taki wpis, że nareszcie tym głosowaniem, tą decyzją otworzyła się ścieżka kariery dla kobiet w naszym kościele. Ja tak popatrzyłem na to i pomyślałem, no może ja jestem jakiś głupi, może jestem jakiś naiwny, ale mi się wydawało, że tu nie jest kwestia bycia pastorem czy liderem, to nie jest kwestia kariery, ale kwestia powołania. No ale niektórzy tak to patrzą, że otworzyła się ścieżka kariery i mało tego, no. Ja jak czytam Biblię, wydaje mi się, że coraz bardziej wydaje mi się, że w Kościele jest tak, że żyjemy w trudnych czasach. W takich czasach, które są trudne ze względu na to, żeby być wiernym Bożemu Słowu. Coraz trudniej jest. Ja kiedyś wam chyba mówiłem o tym, jak jeden z pastorów opowiadał mi o takich przeżyciach, których doświadczył na jakimś takim spotkaniu. Mówi, tak niesamowita obecność Boża i taka manifestacja Bożej obecności. Ja go tak zapytałem konkretnie, żeby powiedział, w jaki sposób to się objawiało. I on tam zaczął opowiadać, tam ludzie padali, ludzie krzyczeli, skakali, szczekali, robili różne rzeczy. Ja tak patrzę na niego i mówię, zaraz, ale czy naprawdę to jest obraz Bożej manifestacji, Bożej chwały? A jak czytamy Biblię, to on od razu mi przerwał i mówi, ale ty mi nie mów o Biblii, ja to widziałem na własne oczy, ja tego doświadczyłem. Więc żyjemy w coraz trudniejszych czasach, w których zachowanie wierności Bożemu Słowu jest coraz trudniejsze. Bo jest się atakowanym, jest się nazywanym, że ty jesteś taki, a ty inny, ty jesteś jakiś tam ciemnogrodu, średniowiecze i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, są wersety w Biblii, które jakby dosyć precyzyjnie mówią w kwestii nauczania kobiet. Ja wiem, mogę się narazić kobietom w tym momencie, ale o, dziękuję Iwonka, dziękuję, uff. Ale na przykład 1 Koryntian 14, 33-34. Jest powiedziane, we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić. 1 Tymoteusza 2, 11-12. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. I teraz pytanie, czy to, co tu jest napisane, to, co przeczytaliśmy, to jest rzeczywiście to, co tutaj jest napisane, czy tylko tak nam się wydaje, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Nie? Gdzieś słyszeliśmy pierwszy raz te słowa? W Edenie. Gdy szatan przyszedł do Ewy i mówi, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Nie? Czy innymi słowy, czy czarne jest naprawdę czarne? A białe jest naprawdę białe? Nie. Wiecie, oczywiście
Są w historii przypadki, w których jeden rząd obalał inny rząd, zmieniali konstytucję i zawsze wywoływało to burzę i można powiedzieć, no to teraz jest burza, bo tutaj zmieniono, tu to przejdzie. Ale w tych przypadkach zawsze to ludzie zmieniali to, co ludzie ustanowili. Ale w przypadku Biblii, w przypadku Boga, mamy Bożą konstytucję, którą ustalił w swoim słowie. I ona jest niewzruszona i jest na wieki. I tylko On mógłby to zmienić, to co powiedział. On powiedział, nie przeminie nic z tych słów, które powiedziałem. To, co On powiedział w swoim słowie, jest pewne i prawdziwe. No to teraz pytanie, no skoro jest powiedziane w 1 Tymoteusza 2, od 11 do 15, no może przeczytamy do fragment tego. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachować się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Po pierwsze, zanim rzucicie kamieniami, to pamiętajcie, że tylko cytuję, co tu jest napisane w Biblii. No ale jakbyśmy teraz próbowali zobaczyć te słowa, przeprowadzić taką egzegezę. No to jakby czytamy te słowa, to czy dla nas jest jakby jasny ten przekaz tego, co tu jest napisane? Czy rzeczywiście jest napisane, że kobieta niech się uczy w cichości, w uległości i że nie pozwala kobiecie nauczać, ani się wynosić nad męża? Wiecie, problem, znaczy przy pierwszym czytaniu wydaje wiadomo, o co chodzi, że tu jest zakaz nauczania i wynoszenia się. Jedynie, co moglibyśmy się zastanawiać w tym przypadku, to czy to greckie słowo, które jest użyte tutaj na kobietę i na mężczyznę, czy, bo to jest słowo gynę, jeśli chodzi o kobieta, czy to słowo oznacza kobietę jako płeć, czy żonę? Bo to jest to samo słowo używane na obie rzeczy. A też, czy mężczyzna, słowo, które jest użyte na mężczyzn, to jest słowo, które oznacza mężczyznę, czy tylko męża? No ale jeżeli to jest to samo słowo, no to co nam pomaga w takich sytuacjach? Kontekst. Patrzymy na kontekst. I żeby zrozumieć właściwie tekst, dobrze jest patrzeć na kontekst, nie tylko kontekst ten bezpośredni, ale pamiętać, że każdy wyraz występuje w kontekście zdania. Każdy zdanie występuje w kontekście księgi, rozdziału, potem księgi, a potem te wszystkie księgi występują w kontekście całej Biblii. I to jest ważne. Dlatego jak popatrzymy na poprzedzające fragmenty tego, które tu przeczytaliśmy i te, które są później, to widzimy wyraźnie, że tam nie chodzi o żony i o mężów, tylko chodzi o kobiety i o mężczyzn. Możecie to przeczytać sobie, te fragmenty całe, 1 Tymoteusza 2 od 7 na przykład, gdzie jest użyte to samo słowo, ale widzimy tu wyraźnie, że tu chodzi o kobiety, a nie tylko o mężatki. I logika wskazuje, że powinniśmy to samo znaczenie słów, jeżeli to jest pełen kontekst, przenieść do tych kolejnych wersetów. Bo dlaczego tu mówi o kobietach, a nagle przeskakuje i mówi o mężatkach? Nie. Jasno, te fragmenty mówią, że kobieta, panna, mężatka, każda kobieta nie powinna nauczać ani władać nad swoim mężem czy mężczyzną. Okej. Ale jak patrzymy na ten szerszy kontekst, to zobaczymy, że późniejsze fragmenty też mówią i wcześniejsze o tym, że tu jest cały czas mowa o funkcjonowaniu Kościoła. Tu nie jest mowa o funkcjonowaniu rodziny, ale Kościoła. Gdzie wcześniej się mówi o wyborze przywódców zboru, o porządku podczas nabożeństw. Cały czas jest mowa o Kościele, a nie o rodzinie. Dlatego musimy o tym pamiętać. Ale wiecie, ja usłyszałem argument taki, no tak, ale to jest kwestia kultury. Bo dzisiaj żyjemy w innej kulturze niż wtedy. Bo wtedy kobiety nie miały takich praw, jakie mają teraz. Dzisiaj kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Kobiety zajmują bardzo wysokie stanowiska. Kobiety też są przywódcami państw i tak dalej. Dlatego kultura się zmieniła i powinniśmy dostosować Biblię do kultury panującej. I to się nazywa relatywizm kulturowy.
Ale to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne, gdy zaczynamy pozwalać, aby kultura weryfikowała Biblię, a nie odwrotnie. Bo gdy popatrzymy też na ten fragment w kontekście kulturowym, czy Paweł kiedy choćby raz czyni aluzję do jakiejkolwiek normy kulturowej czy społecznej, opisując te zasady? Nie, wprost przeciwnie. Paweł nie odwołuje się do kultury, ale zwyczajnie powołuje się na Pismo i mówi, że najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. Czyli punktem takim odniesienia tego zakazu jest ta uniwersalna, obiektywna prawda oparta na konkretnym Boże Słowie i konkretnym działaniu Bożym, przepraszam, ani na kulturze. I ten powód, dla którego kobieta nie powinna być pastorem, jest ponadkulturowy. I myślę, że te argumenty, że no tak, no przecież kobiety są bardziej wykształcone, no i są, no i super, i chwała Bogu za to. Ale to jest bezpodstawny argument, gdy czytamy i przenosimy go tutaj do Biblii. Nie? No dobra, ale są w Biblii jakieś pewne wyjątki, które widzimy. Bo zwolennicy tego mówią, że ale przecież są takie osoby, jak w Biblii, jak znajdujemy, jak Debora, Estera. Nie? Tak na marginesie, Estera była żoną króla. Nie posiada żadnej władzy wykonawczej. Prawda? Nie była, tak samo jak żona pastora, jest żoną pastora, a nie pastorem. Nie? Ona była żoną króla. I tak na marginesie, Estera była wzorowym przykładem właściwej postawy kobiety. Nie? Poczytajcie sobie o niej. Nie? A niektórzy, ale Pryscyla. Ale nigdzie w Biblii nie widać, żeby ona pełniła funkcję, stała na czele zboru i pełniła funkcję kaznodziejską. Oczywiście Bóg ma rozwiązania każdej sytuacji. Mogą być sytuacje, w której, nie wiem, misjonarka wyjeżdża gdzieś i nie ma żadnego mężczyzny, żeby prowadził kogoś. Ona może prowadzić, może nauczać tych ludzi i tak dalej. Ale to nie oznacza, że ja pamiętam, kiedyś byłem na takiej konferencji, na której było bardzo dużo pastorów i liderów. I w pewnym momencie żona jednego z pastorów wyszła na scenę i zaczęła nauczać. Ale zanim to zrobiła, to jej mąż podszedł do niej, położył na niej ręce i powiedział, a teraz w namaszczeniu mojego autorytetu możesz głosić. Nie? I to było, niby uprawniało do tego, żeby głosić do wszystkich. A tam było mnóstwo pastorów, liderów. Widziałem pastorów starszych mężczyzn, którzy przeżyli z Bogiem po kilkadziesiąt lat i tak dalej, i tak dalej. Część stała i wyszła. No ale ktoś może powiedzieć, no ale przecież pastorze, no a Galacjan 3:28, gdzie jest powiedziane, że nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem my wszyscy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie. To skoro jesteśmy jedno, nie ma podziału na to, no to co robimy takie rozróżnienia? Tylko że kłopot jest taki, że gdy czytamy ten fragment też w kontekście, to widzimy, że tutaj dzięki wierze w Chrystusa staliśmy się dziećmi Bożymi. I to, że nie ma różnic między Żydem a Grekiem, niewolnikiem a wolnym, mężczyzną czy kobietą, to jest dlatego, że w Chrystusie jesteśmy jedno. Ale to nie oznacza, że tutaj, że zniesione zostały bariery i już nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. Wiem, w dzisiejszych czasach niektórzy mówili, no tak, przecież wszystko jest no, gender neutral. Nie? Nie, to nie o to chodzi. To chodzi, że w Chrystusie jesteśmy jednakowi. Nie? I jakbyśmy, wiecie, nawet gdybyśmy popatrzyli na to, jeżeli byśmy wzięli ten fragment z Galacjan 3:28, że Paweł rzeczywiście ma na myśli zniesienie różnic między kobietą a mężczyzną, że już nie ma żadnej różnicy, jesteśmy jednakowi, biologicznie, jak w jakikolwiek sposób, to tym samym sposobem zaprzeczałby sobie w tym, co nauczał w 1 Tymoteusza 2:11-15, gdy na początku przeczytaliśmy. Nie? No ale przecież, pastorze, no, czy to znaczy, że kobiety w ogóle nie mogą nauczać w Kościele? No nie. Znaczy, nie oznacza tego. Bo przecież są kobiety, które nauczają w szkółce niedzielnej, są kobiety, które nauczają na studium biblijnym dla kobiet, na konferencjach dla kobiet i tak dalej. Tylko musimy zobaczyć rozróżnienie pomiędzy tym poziomem nauczania. Nie? Że co innego jest prowadzenie i nauczanie doktryny Kościoła, co innego jest nauczanie na przykład innych kobiet, czy werset Tytusa 2:3-4, gdzie jest powiedziane, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętych, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina,
ale dawać dobry przykład i niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Dzisiaj to jest ciekawe słowo. To słowo, które tu jest, żeby dawać dobry przykład, to jest słowo, które znalazłem takie fajne tłumaczenie, że to słowo oznacza, żeby nauczać piękna. Jak być piękną? A to słowo niech pouczają, to jest słowo nauczając rozsądku. Jak być rozsądnym. Czyli Słowo Boże daje możliwość nauczania kobietom. Nawet zachęca do tego, żeby to czyniły. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o ten urząd nauczycielski. Nie. Bo to raczej chodzi o nauczanie właściwej postawy życia i takiej etyki życia. Nie. Ja jestem przekonany o tym, jak czytam Biblię, to jest moje zrozumienie, że jeżeli kobieta staje na czele zboru jako pastor i nauczyciel, to choćby zbór składał się z 20 albo z 1000 osób, to jest to naruszenie biblijnej zasady przywództwa. To jest moje osobiste zdanie i to, co wam powiedziałem na początku o tym, że jeden z kościołów zmienił swoje prawo, żeby... Wiecie, że było głosowanie nad tym. I było głosowanie 106 do 107. Jednym głosem. Więc też co o czymś mówi, prawda? Ale wiecie, żeby nie zostawić z tym wszystkim was, ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz na zakończenie, żeby nikt nie myślał, że bo to w misji łaski naucza się, że kobiety są jakieś, nie wiem, mniej ważne niż mężczyźni. Nieprawda. Nieprawda. Wiecie, gdy czytamy Biblię, gdy czytamy list do Koryntian, ja uwielbiam ten list, gdy tam Paweł mówi na przykład takie dosyć mocne rzeczy. Już będę kończył tym samym. Ejku, ale przepraszam, się to tłucze. Koryntian jest. 6 rozdział. I tu jest powiedziane tak. Pomyślcie sobie o takiej grupie ludzi, o której teraz cechy przeczytam wam. Niesprawiedliwi, wszetecznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy. Pomyślisz, ale wow! Chcę być częścią takiej grupy. O, idealnie pasuje do tego, nie? Ale wiecie, że apostoł Paweł pisze te słowa, opisując Kościół w Koryncie. I mówi w wersecie 11, uwaga, takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Tacy kiedyś byliście, ale Bóg zrobił coś w waszym życiu, odnalazł was, oczyścił was i teraz jesteście nowym stworzeniem. I potem Paweł mówi coś niesamowitego. W 12 rozdziale mówi o tym, jak ciało Chrystusa, ten Kościół, i przyrównuje go do takiego ciała, zwykłego ciała, jak twoje i moje. Nie? I teraz wiecie, co jest niesamowite? Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale czy ciało składa się z różnych części? Ręce, nogi, oczy, nos, trzustka, wątroba. Co tam jeszcze z takich rzeczy? Co? Ale wiecie, co jest niesamowitego? Jesteś jego ręką, gdy usługujesz jego darami w tym kościele. Jesteś jego nogą, gdy niesiesz Ewangelię innym ludziom. Jesteś jego ustami, gdy zwiastujesz i zachęcasz innych do tego, żeby trwali przy Panu. Jesteś jego sercem, gdy objawiasz jego miłość tym, którzy są zranieni. Wiecie, jesteś bardzo ważną częścią ciała. Bardzo ważną. I dlatego nie możesz powiedzieć, że jestem mniej ważny, jestem nic nieznaczący, bo ja jestem tym albo tamtym, nie wiem, kobietą czy mężczyzną, niewolnikiem czy wolnym. Są lepsi ode mnie. Nie. Apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego do Koryntian mówi, że każda część ciała ma ogromne znaczenie. Ty masz ogromne znaczenie. I tak naprawdę on mówi od 19 do 27 wersetu, że nawet te najmniejsze
części, niepozorne, często są najważniejsze. Wiecie, i tak naprawdę możesz myśleć, a ja nie jestem tak ważny, ja jestem zwykłym, małym, jakimś tam szaraczkiem. No, przepraszam, pastor Majerz, ty jesteś szaraczkiem, ale może jestem jakimś takim nic nieznaczącym. A, nie jestem ważny. Ważni to są ci, co są na scenie. Nie. Paweł mówi w liście do Koryntian, mówi, że wiesz, każdy jest tak samo ważny, bo bez tych, którzy są poza sceną, ci na scenie nie mogliby stać. Tak jest prawda. Wiecie, może mi się... palce, kciuk, jest ważny, bo to jest ważny palec. Każdy inny. Kiedyś takie widziałem badania, które przeprowadzono, to jakiś naukowcy w Kanadzie chyba mieli dużo wolnego czasu, że takie badania robili, ale zrobili badania i zapytali ludzi, gdyby cię porwano i chcieliby jeden z twoich palców ci odciąć, żeby dać twojej rodzinie jako znak, że cię mają i że chcą cię, że tak powiem, chcą okup za ciebie. Do którego palca byś się zgodził odciąć? Większość ludzi powiedziała o tym malutkim paluszku. Nie? Albo taki malutki, nic nieznaczący. Ale wiecie, co ci lekarze powiedzieli, że ten mały palec odpowiada za to, że za uścisk, uchwyt o połowę więcej niż ten kolejny palec. Możesz myśleć, a ja jestem taki mały, nic nieznaczący. Nie. Każda część ciała jest bardzo ważna. Każda część ciała. Może jesteś niewidzialnym wojownikiem modlitwy i modlisz się i nikt tego nie widzi. Ale dla Boga jest to tak ważne. I dla tego kościoła, dla tego ciała jest to tak ważne, że ty z twojej komorze modlitewnej zamykasz się i modlisz się o innych. Może jesteś takim zwykłym, takim człowiekiem, który kocha innych, którzy przychodzą, uśmiechasz się do nich. Jak ja zobaczyłem Mareczka tutaj, gdy przychodziłem, to po prostu byłem tak ubłogosławiony, jego uśmiech przypomniał mi te czasy, gdy byłem tutaj w Krakowie, on przychodził na nabożeństwa zawsze w garniturze, z krawatem takim szerokim i po prostu zawsze był, i zawsze uśmiechnięty. Po prostu niesamowite. Twój dział, twoja część ma tak wielkie znaczenie. Zresztą Maćka z Dębicy, ale już nie będę o nim mówił, bo już pastor Mariusz o nim mówił. Nie chcę, żeby się w pychę popadł, bo tyle o nim. Nie, żartuję. Skromny, pokorny człowiek. Ale wiesz, każdy z nas ma ogromne znaczenie w ciele Chrystusa. I wiecie, ja kiedyś, może takie krótkie świadectwo już na zakończenie, może myślisz, a ja tylko traktat rozdaję i to nie ma większego znaczenia. Wiesz, to ma znaczenie. Ogromne. Kiedyś Stasiu z Marzenką przyszli do mnie i powiedzieli, wiesz co, taki pastor chciał się z tobą skontaktować, zadzwoń do niego. Ja do niego dzwonię, okazało się, że to był jakiś pastor, który jest w miejscowości pod Warszawą. Ja zadzwoniłem do niego i on mówi, a to fajnie, to zapraszam, przyjedź na spotkanie, spotkamy się. Spotkaliśmy się, on mówi, że ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. Pojechałem do niego, spotkaliśmy się. Wiecie, co on mi powiedział? Dziękuję. Ja powiedziałem, za co? On mówi, że wiele lat temu na rynku w Krakowie byłeś razem z jakimś chłopakiem i daliście mi traktat. Ja byłem z innym kolegą i nie chcieliśmy w ogóle rozmawiać. Wyśmiewaliśmy się z tego, co mówiliście. I twój kolega nawet chciał się, już pięści zaciskał, bo był gotowy do tego, żeby spuścić karzącą rękę Bożego sądu na nas, ale ty go powstrzymywałeś. Ale wiesz, ja nie wiem, kim był ten drugi człowiek, nie pamiętam, on też nie pamiętał imienia, ja nie jestem w stanie powiedzieć kto. Może Jasiu Rybka? Nie wiem. Ale słuchajcie, ale on mówi, wiesz co, ale ten traktat, który mi daliście i to, co mi powiedzieliście, zostało we mnie. Parę miesięcy później moja babcia dała mi Biblię i zacząłem czytać, bo ją poprosiłem o to, bo przeczytałem ten traktat, chciałem to sprawdzić. I dzisiaj jestem człowiekiem, który jest pastorem i zwiastuje Ewangelię do innych ludzi. Bo ten traktat, który mi wtedy daliście, miał ogromne znaczenie. Wiecie, nie myśl, że ty jesteś nic nieznaczący. Bez twojego daru, który Bóg tobie dał do usługiwania w tym kościele, ten kościół nie jest kompletny, brakuje mu czegoś. Gdy ciebie nie ma, twoje miejsce, to, że twoje miejsce jest zajęte, i tak jak pastor Tero powiedział, to piękne, tą egzegezę tego słowa eklezja, po prostu ja muszę tam być, żeby to fizycznie, żeby tego doświadczyć. Twoje miejsce ma znaczenie. Wiecie, ja czasami nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś, że spałeś gdzieś tam na ręce, jakoś tak źle ułożoną, rano się budzisz i masz rękę, próbujesz ją podnieść, ona leci w dół i taka bezwładna kompletnie. Zdarzyło wam się?
Nieraz. Wiecie, dla mnie to jest niesamowity obraz tego, że to jest ręka, która jest do niczego nieprzydatna. Ona jest po prostu kompletnie bezwładna. Ale wiecie co, bo Bóg mi wtedy pokazał, że to jest taki obraz ciała Chrystusa też. Jesteś częścią tego ciała Chrystusa, ale jeżeli nie jesteś jak ta ręka, która po prostu do niczego się nie przydaje, to reszta twojego ciała musi więcej pracować, więcej krążenia robić, żeby to przywrócić do normalnego działania. I dlatego Bóg mówi, dałem ci dary, żebyś usługiwał w tym kościele, więc wiedz, że jesteś bardzo ważną częścią tego ciała i chcę, żebyś usługiwał tymi rzeczami, żebyś nie był jak ta bezwładna ręka, ale abyś był ręka, która działa, która coś robi. I wiecie, to jest niesamowite, bo my pamiętajmy o tym, że Kościół jest czymś bardzo ważnym dla Boga. I to nie jest coś, w co się bawimy tutaj, nie? Bo to jest coś, co zmienia życie ludzi, coś, co zmienia ich wieczność. I ty masz znaczenie dla ciała Chrystusa, dla tego miejsca, którym Bóg cię postawił. Nigdy nie zapomnij, jak ważny jesteś. Możesz myśleć sobie, jestem tak jak ta wdowa, nie mam nic do zaoferowania, mam tylko 2 grosze. Jezus powiedział, ona dała więcej niż wszyscy pozostali. Twój dział w Kościele ma ogromne znaczenie. Jesteś bardzo ważny dla Boga. Dlatego usługuj tymi darami, którymi On cię wyposażył. A zobaczysz, jak to ciało będzie funkcjonować. Zdrowiu na wieki wieków. Amen.